Bardzo możliwe, że kiedyś przeglądając TikToka zupełnie przypadkowo mogliście natrafić na konto niejakiego Christiana Montenegro i content, który publikuje, który jest związany z jego rodziną. Tylko, że to nie jest taka zwykła rodzina, ponieważ jest to rodzina manekinów. Christian żyje z 4 manekinami, jego żoną, córką, synem i jeszcze jednym dzieckiem, a content przedstawiający te relacje publikuje w internecie. Christian zabiera dzieci na place zabaw, na lody, żonę do parku, na spacery po mieście i to wszystko na oczach ludzi. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie przedstawię wam właśnie historię Christiana Montenegro i jego rodzinki manekinów. Tak więc cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Filmie, w którym zajmiemy się właśnie rodzinką manekinów z TikToka. Więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc Christian Montenegro, znany również jako MonTBK5959. Jest to gościu znany na TikToku. I to całkiem dobrze znany, ponieważ posiada prawie 150 tysięcy obserwujących. I co zasadniczo wyróżnia to konkretne konto spośród wszystkich pozostałych, które możemy spotkać na TikToku? Jego specyfika i to, co pokazuje. A co pokazuje? Relacje z manekinem, którego Christian traktuje jak prawdziwą, żyjącą osobę. Weźmy chociażby pod lupę tego TikToka, który został opublikowany kilka dni od czasu, kiedy nagrywam ten odcinek, gdzie Christian wziął swojego manekina do naoko jakiegoś parku, miejsca w pobliżu jakiegoś placu zabaw czy coś, mamy tutaj trampolinę chociażby, siedzi z manekinem na ławce, obejmuje tego manekina i jest z nim loda. Na patyku. Wiecie co, może po prostu zobaczyć najpierw ten film, a za chwilę trochę rozwinę tę sytuację. Tak więc generalnie temat relacji z manekinami, szerzej jest to temat znany jako Mannequin Families, jest na TikToku może nie powszechny, ale gdzieniegdzie dość popularny, ponieważ takich kont jest więcej, ale Christian jest zdecydowanie najpopularniejszym ze wszystkich i myślę, że jeżeli spędzacie na TikToku dużo czasu i oglądacie zróżnicowany content, to być może nawet kiedyś wyskoczył wam w polecanych. A na pewno miał ku temu okazję, ponieważ wiele z jego filmów osiągnęły spore wyświetlenia, przekraczające kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli oglądacie jego filmy bez większego kontekstu i poznania sytuacji, to faktycznie jest to kurde niepokojące. No chyba nie zaprzeczycie, że nie wygląda to zbyt family friendly, prawda? Jednakże skoro już takowe konto się pojawiło i faktycznie ktoś za tym wszystkim stoi, to kim jest ta osoba? Kim jest Christian? I to nie jest tak poufna informacja, ponieważ jesteśmy w stanie znaleźć wszelkie informacje na jego temat w internecie. Tak więc Christian jest 27-letnim mężczyzną mieszkającym w Kolumbii. Z zawodu jest pracownikiem budowlanym. Jak sam mówi, będąc dzieckiem był prześladowany. W szkole, przez rówieśników, znajomych i całą resztę. Wiecie, był po prostu tym cichym dzieckiem. Niestety na temat tego okresu w jego życiu to raczej wszystko, co wiemy. Aczkolwiek warto przejść o kilka lat do przodu, do czasów, kiedy Christian miał 14 lat i zakochał się. I to będzie bardzo ważny punkt w tym wszystkim. Otóż zakochał się w swojej sąsiadce, z którą był w związku przez ponad rok, ale ostatecznie boleśnie rozstali się, ponieważ ich osobowości bardzo się różniły. Jak sam Christian mówi, ona była trawiesa, Travis Scott, co krócej mówiąc oznacza, że była niegrzeczna, wiecie. Później spotkał się również z dziewczyną o imieniu Karen, ale ci rozstali się po 3 latach, a Christian kontynuował swoje studia. Ponadto, jeżeli mowa już o jego związkach, to Christian zawsze chciał mieć rodzinę, kiedy będzie miał 20 lat, w sensie chciał ją wtedy założyć i, jak pewnie się już domyślacie, nie zrealizował tego planu, wobec czego musiał postawić na nowy i w tym cała rzecz. On nie założył rodziny w tradycyjny sposób, jeżeli można tak powiedzieć, on po prostu stworzył rodzinę z manekinów. Ale to wydarzyło się dopiero kilka lat później. Christian skończył college, po czym spróbował ponownie znaleźć miłość, jednakże to ponownie się mu nie udało. W międzyczasie wrócił do Karen, ale znowu rozeszli się po 5 miesiącach. Ale przed zerwaniem Christian zaoferował jej, by założyli rodzinę z manekinami. Jak nie ciężko zgadnąć, Karen odmówiła. Podobno w tamtym czasie w ramach ćwiczeń miał stworzyć chłopca manekina, który miałby być ich synem. I początkowo niby było to w porządku dla Karen, ale po czasie zaczął traktować to zbyt poważnie, zbyt osobiście.
Do takiego stopnia, że ta musiała odejść. Chłopca manekina nazwał Adolfo. Następnie stworzył również córkę manekina, Marię. I w międzyczasie nadarzyła się okazja, aby ten ponownie wszedł w związek z pewną dziewczyną, która jednak odmówiła, wiedząc, że ten ma dzieci manekiny, co było dość niepokojące dla niej. Wobec tego wszystkiego jakiś czas później stworzył swoją partnerkę manekina. W tamtym czasie twierdził, iż Maria i Adolfo są tak naprawdę dziećmi jego i Karen, a w rozmaitych wywiadach mówi, że dobrze wie, iż są to manekiny. Aczkolwiek traktuje je jak normalnych ludzi. To znaczy zabiera manekiny na spacery, zabiera dzieci na plac zabaw i bawi się z nimi. Zabiera rodzinę na lody i tak dalej. Na wielu filmikach widzimy, jak po prostu wychodzi ze swoją rodziną do miasta. Ale co na to ludzie? Przecież chyba bylibyście zaniepokojeni, jeżeli widzielibyście taki widok w swoim lokalnym mieście. Zdaje się, iż Christian robi to już od takiego czasu, że ludzie poniekąd mogli się już do tego przyzwyczaić. Sam twierdzi, że tworząc manekiny dzieciaków wzorował się w 100% na Karen i wydał na nie niecałe 10 tysięcy złotych. Na samo stworzenie manekinów. Jego nowa żona miała na imię Natalia i tak właśnie stworzył całą rodzinę. Sam opisuje ją jako bardzo podobną do Karen. Wręcz niejako stworzył ją na wzór Karen. Co więcej, sam Christian mówi nawet, iż tworząc Natalię bardzo mocno wzorował się na Karen, co może być trochę niepokojące. Sam twierdzi, iż Natalia pracuje sprzedając warzywa i owoce, a poznali się w taki sposób, że przedstawili im sobie ich wspólni znajomi. I chyba nie muszę mówić, że wcale coś takiego nie miało miejsca, on to wszystko poukładał sobie po prostu w głowie, ale jest to kurde mocne. Sam mówi, że Natalia jest adoptowaną matką dla jego dzieci i tworząc ją myślał tylko i wyłącznie o Karen. Tak więc para wyjeżdża na różne wycieczki we dwójkę, pojawiają się w różnych miejscach. Ludzie, którzy ich nie znają, są przerażeni widząc ich, ale ci, którzy są z lokalnego miasta, gdzie Christian i jego rodzinka mieszka, a gdyby ich relacja interesowała was jeszcze bardziej, to Christian stwierdził, że nawet uprawiają seks. Na pewnych rzeczy może lepiej nie wiedzieć. A jeżeli chcecie wejść jeszcze głębiej, to sam twierdzi, że kiedy ten to lubi patrzeć jej w oczy. Zrobił rekreację sceny porodu z manekinem doktorem, podczas którego urodziło się ich dziecko i teraz rodzinka powiększyła się o dodatkowego członka. Co więcej, dzieci Christiana starzeją się, a on z roku na rok, od 2018 roku, trochę zmienia te manekiny, aby wyglądały na starsze. I ciekawe, jak długo to potrwa. Na ten moment dzieci mają około 14 lat, a Natalia ma 26 lat i on też podstarzy ją na przestrzeni lat. Na ten moment Christian mówi, że jest z nią szczęśliwy, że ona kocha jego osobowość, lubi go, rozmawiają ze sobą. Jest w bardzo szczęśliwej relacji i oboje bardzo do siebie pasują. I powiedział, że jak tak dalej pójdzie do 40, to stworzy także wnuki. Sam ponadto twierdzi, że on nie jest szalony czy coś, tylko jest kreatywny. Sam ponadto twierdzi, iż ma jeszcze jedną inną dziewczynę, USA, i kontaktują się przez internet. I to zasadniczo... No w ten sposób przyznał się, że zdradza Natalię. Ale sam też twierdzi, że to jest jego tymczasowa rodzina i za jakiś czas chciałby założyć nową. Z kimś prawdziwym. A na sam koniec tej pogawędki mogę wam pokazać dwójkę słodziaczków Majumaj całujących się. No i okej, w kwestii Christiana Montenegro to chyba byłoby już na tyle. Naprawdę to była dosyć dziwna sprawa. Ale gdyby tak się temu trochę bardziej przyjrzeć, może być nawet dość przykra. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie, napiszcie o tym w komentarzach na dole, tymczasem ja się będę żegnał. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, zostawcie suba, a także kciuk w górę pod tym filmem. A my tymczasem słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się, mówi do was Mondar, siemanko, cześć!